Wszystko już niemal gotowe w Zielonej Górze do rozpoczęcia tej rywalizacji, pierwszej historycznej rywalizacji obu drużyn w Zielonej Górze, bo w Starowicach Dolnych już taki mecz się odbył w sezonie 2019-2020, kiedy LZS pierwszy raz zagrał, wystąpił w trzeciej lidze, to sezon oczywiście przerwany przez pandemię koronawirusa, no i w tamtym spotkaniu Lechia zmiotła LZS, wygrała 6-1. Zobaczymy, jak będzie dziś, zresztą w tamtym sezonie przerwany, tak jak Państwu powiedziałem, po 19 kolejkach LZS nie wygrał żadnego spotkania, tylko 4 punkty, a poza tym same porażki. A w tym sezonie już jest lepiej, już jest pierwsze zwycięstwo. My czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. Jeszcze sprawdza arbiter, czy gotowi są bramkarze. Wojciech Fabisiak, Piotr Kowalczyk. Jeszcze tutaj przestawiony Dawid Rudnik. Przez sędziego zaczynamy rywalizację. W Zielonej Górze pierwszy gwizdek arbitra. Dziś spotkanie w Winnej Grodzie prowadzi Mateusz Sipura. I od razu pierwsza akcja Zielonogórzan, zatrzymana jednak, piłka wypada w aut. Dzisiaj już jedno ze spotkań się odbyło, zakończyło bezbramkowy remis w rywalizacji Rakowa 2 Częstochowa z LKS-em Goczałkowice-Zdrój. Aut dla Zielonogórzan, Kasper Strzelecki, mocno w pole karne. Skakał tam do piłki Ostrowski, jeszcze naciska Ziętarski, Ostrowski raz jeszcze, wybijają gościa, a w zasadzie od razu ruszają tutaj z kontratakiem. Dzidek, nie było faulu, sędzia pozwala grać, przejął piłkę Kasper Strzelecki. Strzelecki mija dwóch rywali, Strzelecki, dośrodkowanie w pole karne. Podbita piłka, jeszcze bronią się goście, przewraca się teraz zawodnik LZS-u, Bartłomiej Rakowski, sędzia odgwizduje faul. Stracił piłkę Rafał Dzidek, ale już naciskają Zielonogórzanie. Iwanowicz, dobry doskok, ale przejmuje piłkę Rakowski. Ruszają goście. Dzidek nie zatrzymał teraz Maksym Iwanowicz. Tutaj do Santosza akcja gości, wyłożona piłka do Rudnika. Wraca Przemysław Mycan, proszę bardzo, tutaj zaangażowany w grę obronną wciąż. Jednak grający w białych koszulkach i czerwonych rękawkach oraz czerwonych spodenkach goście. Dośrodkowanie do Santosza, wybija piłkę Ostrowski. Skakał także Dzidek, teraz strzela. Lecki, walka o piłkę, Babi to wszystko stara się uspokoić, Matuszewski ładnie piętą do Dzidka, ruszają Zielonogórzanie, Dzidek wzdłuż linii do Matuszewskiego, ten jest szybki, w polu karnym są Mycan i Łoboda, Matuszewski centruje, ale dobrze ustawiony tutaj jeden z graczy gości, wybronił się LZS, ale od początku tego spotkania mocne tempo stara się narzucić Lechia, od początku tego spotkania chcą tutaj ewidentnie gospodarze dominować, co zresztą widzimy. Jedna korekta w porównaniu do tego, co Państwo widzieli na naszych grafikach. Ostatecznie Rafał Dzidek jednak z prawej strony, a Mateusz Ziętarski z lewej, a więc mowa oczywiście o wahadłowych Lechi Zielona Góra. Ostrowski do Strzeleckiego. Zdecydowanie lepiej prawą nogą operuje Rafał Dzidek, aniżeli lewą, natomiast o Ziętarskim mówi się w Lechii, mówi to nawet często Andrzej Sawicki, że to zawodnik, który w zasadzie jest i prawonożny, i lewonożny, w zasadzie nie przeszkadza mu granie jedną lub drugą nogą. Stąd też decyzja o tym, aby właśnie wystawiać go na tamtej pozycji, a to też akurat służy mu o tyle, że jest w stanie Ziętarski, grając na tej lewej stronie, schodzić do środka, przekładać się na prawą nogę, no i to oczywiście też z korzyścią dla zespołu zielonogórskiego. Out dla LZS-u. Zaczyna Bartłomiej Rakowski.
Babi, próba naciskania, przedarli się goście, Rudnik rozrzuca akcję na prawą stronę. Jest tam Dachnowski, Dachnowski przy nim wracający Łoboda, cały czas Dachnowski, teraz wycofanie, piłka do środka, Dabo, jeszcze raz tą prawą stroną próbują się przedrzeć goście, Tumala, piłka wcześniej jednak opuściła linię końcową, od bramki rozpocznie Wojciech Fabisiak. Piąta minuta spotkania w Zielonej Górze, na razie bez goli, na razie bezbramkowy remis, ale od początku mocne tempo narzucać próbują tutaj Zielonogórzanie, chcą zdominować rywali od razu, szybko też szukają tutaj możliwości stworzenia sobie okazji bramkowych, choć teraz akurat z tym podaniem chyba Maksym Iwanowicz trochę się pospieszył i Zielonogórzanie piłkę stracili. Przed tygodniem wygrana w turze śląskiej z Unią 3-1, mimo że Lechia przegrywała w tamtym spotkaniu. Podobny scenariusz jak w meczu domowym ze Ślęzą Wrocław, który Państwu pokazywaliśmy przed dwoma tygodniami. Może o tym za moment, bo teraz akcja LZS-u, Dachnowski, ale przeciął to podanie Ostrowski. Teraz nie zorientował się Łoboda. Fauluje tutaj Santosza, tak orzeka arbiter, choć też Ukrainiec przy tym troszeczkę ucierpiał. Natomiast ostatecznie tutaj... rzut wolny będą mieli goście. Ale Łoboda też z problemami na razie. Już się pozbierał. Stały fragment gry. Rzut wolny ustawił piłkę Jakub Czajkowski. Około, myślę, 30 metrów do bramki Wojciecha Fabisiaka. Chyba zdecydują się tutaj na dośrodkowanie goście, aniżeli strzał, ale kto wie, zobaczymy. Czajkowski, centra w pole karne, zamieszanie, wybija piłkę Dzidek. A wracając do tego, o czym mówiłem, też pewnie liczy Andrzej Sawicki na to, że dzisiaj Lechia ten mecz zacznie lepiej, że nie będzie musiała znowu gonić, tak jak to właśnie miało miejsce we wspomnianych dwóch poprzednich meczach ze Ślęzą Wrocław, wygranym tutaj przed własną publicznością 2-1 oraz przed tygodniem wyjazdowym z Unią Turza Śląska. Swoją drogą Zielonogórzanie, wygrywając przed tygodniem, odnieśli pierwszy triumf w tym sezonie poza ziemią lubuską, bo wcześniej wygrane u siebie ze Stilonem, wygrane w Gubinie z Kariną w derbach. Tak więc no, na razie służą te mecze derbowe Lechii, a kolejne spotkanie już za dwa tygodnie. Już teraz też Państwa serdecznie zapraszamy na transmisję z tego meczu. Lechia podejmie przed własną publicznością Beniaminka od Rebytom Odrzański, a z kolei na nasz kanał na YouTubie też zapraszamy. Za tydzień Odra podejmie przed własną publicznością Raków 2 Częstochowa. Ten mecz w sobotę o godzinie 11 i również będziemy go dla Państwa transmitować, więc już teraz serdecznie zapraszam. Wracamy jednak do Zielonej Góry. Łoboda, dobry odbiór, ale to zagranie do Mycana już niedokładne. Troszeczkę zrezygnowany Przemysław Mycan i piłkę ma Piotr Kowalczyk. Lekko poirytowany Andrzej Sawicki tym, że tak łatwo i tak szybko Lechia tej piłki na razie się pozbywa, przynajmniej w tych ostatnich 2-3 minutach, bo początek, wejście samo w mecz było całkiem przyzwoite, mocne powiedziałbym nawet, natomiast już w tych ostatnich 3-4 minutach więcej do powiedzenia mają goście. No właśnie, oni teraz w akcji ofensywnej. Rakowski włączył tutaj Czajkowskiego. Dwójkowa akcja tych zawodników. Rakowski ponownie, ten dribbling jednak mu nie wyszedł, stracił piłkę, Dzidek do Mycana, ruszają Zielonogórzanie, Mycan mija Dabo, Mycan cały czas z piłką przy nodze, oddaje teraz do Dzidka, tutaj jeszcze szerzej ustawiony Iwanowicz, Dzidek jednak podprowadza do wysokości pola karnego, gra w szesnastkę do Matuszewskiego, dobry to był pomysł, myślę, aby tutaj odnaleźć tym podaniem Tomasza Matuszewskiego, natomiast też wyblokowany napastnik Lechii w tej sytuacji. Bardzo aktywni, bardzo powiedziałbym gadatliwi obaj trenerzy od początku tego spotkania, bo nie tylko Andrzej Sawicki, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale także szkoleniowiec gość Jakub Rejl tutaj na bieżąco cały czas od początku, od pierwszych minut podpowiada swoim zawodnikom. Łoboda, Matuszewski głową do Mycana, ale niecelnie przejmują piłkę goście i zagranie na wolne pole jest do Santosz.
Oddawał piłkę do Dachnowskiego. Strzelecki ładnie skleił, ale zabrał mu piłkę Dachnowski. I ponownie goście. Teraz próba rozrzucenia na lewą stronę. Tutaj jest Rakowski. Dabo. No i teraz to LZS chce tutaj trochę dłużej piłką pooperować. Ale już to zagranie Grądowskiego przecięte przez Tumale. Tumala na wolne pole, ale dobrze ustawiony Gurgul. Rakowski. Oj, teraz nie najlepsze to zagranie Rakowskiego. Przechwyt Lechi. Mycan, prezent dla Zielonogórzan. Mycan już w polu karnym. Mycan do linii końcowej. Mycan, mocne uderzenie po dłuższym rogu, ale wydaje mi się, że tutaj lepszym pomysłem byłoby jednak szukanie Tomasza Matuszewskiego. Trudna to była pozycja. Ostry kąt tak naprawdę i no, gdyby zmieścił z tej pozycji piłkę w bramce Przemysław Mycan, no to naprawdę należałoby tutaj zdjąć czapki z głów i pokłonić się przed napastnikiem Lechi, ale tak się nie stało. Od bramki zaczyna Piotr Kowalczyk, natomiast też tutaj Lechia no, wysłała taki sygnał ostrzegawczy do rywali, że nawet najmniejszy błąd może ich słono kosztować i na pewno Rakowski odetchnął też z ulgą po tym strzale Przemysława Mycana, że ten ostatecznie w bramce się nie znalazł. Kowalczyk. Mówiłem na początku naszej transmisji, kiedy prezentowaliśmy Państwu składy, że dziś LZS bez swojego kapitana, bez Leszka Nowosielskiego, problemy mięśniowe tego zawodnika wykluczyły go dzisiaj z udziału w tym spotkaniu. Ma być gotowy, jak zapowiadał tutaj trener Jakub Rejl, na rywalizację ze Stylonem za tydzień. Bardzo ważny mecz, mówił o tym mi przed spotkaniem szkoleniowiec z LZS-u. Właśnie ta konfrontacja ze Stylonem, który ma olbrzymie problemy, który zwolnił na początku tygodnia trenera Marcina Węglewskiego. Tymczasowo Stylon prowadził Łukasz Szymaniczewski, dziś się podprowadził w rywalizacji z Unią Duża Śląska, którą zdaje się Stylon przegrał 0-2. No ale już w nadchodzącym tygodniu najpewniej poznamy nazwisko nowego szkoleniowca. Nie, przepraszam, wygrał 2-1 Stylon w tym spotkaniu. Wygrał to spotkanie Stylon 2-1 w debiucie na ławce trenerskiej Łukasza Maliszewskiego. No to teraz pewnie mają w Gorzowie orzech twardy do zgryzienia. Czy dać Łukaszowi Maliszewskiemu prowadzić ten zespół do końca być może rundy, choć sam Łukasz Maliszewski podobno tą rolą do końca nie chciałby tej roli przyjąć, aby ona była mu powierzona. No i najprawdopodobniej jednak ktoś tutaj miejsce Marcina Węglewskiego lada chwila zajmie. Rafał Dzidek z rzutu rożnego tymczasem szukał tam Mekyty Łobody, trafione piłką Ukrainiec, ale nic z tego nie wyniknęło. Wracając jeszcze tylko króciutko do Stylonu. Pierwsze zwycięstwo Gorzowian w tym sezonie, pierwsze 3 punkty. No ciekawa sytuacja, zobaczymy co się będzie działo. Na pewno w nadchodzącym tygodniu, wydaje się, to nazwisko powinniśmy poznać nowego trenera gorzowskiego zespołu, który, tak jak Państwo doskonale na pewno wiedzą, no, zaczął ten sezon fatalnie. W pierwszych 7 meczach tylko 2 punkty, tylko 2 gole strzelone i to tak naprawdę 2 gole strzelone w sytuacjach, kiedy już i tak mecze były przegrane w Zielonej Górze i we Wrocławiu, więc fatalna, koszmarna, tragiczna sytuacja. No, nie było na co czekać, trzeba było zmieniać. Zmiana nastąpiła na tymczasową, natomiast tak jak powiedziałem, kto wie, czy jednak nie będą tutaj chcieli włodarze klubu pomyśleć o tym, czy jednak nie dać szansy Łukaszowi Maliszewskiemu poprowadzić tego zespołu dłużej. A w Zielonej Górze na razie bezbramkowy remis, na razie wynik 0-0. No i powoli zaczyna nam tutaj coraz śmielej poczynać sobie zespół zielonogórski. Rafał Dzidek, dośrodkowanie w pole karne, dobra piłka, no gdyby nie przeciął tego dośrodkowania gracz gości, to myślę, że miałby tutaj 100% okazję Rafał Ostrowski.
blokowanie kolejne. Walczy jeszcze Dzidek. Dzidek do Łobody, ale ta piłka do niego nie dociera. Teraz dłuższe zagranie, ale szybciutko piłkę Lechia odzyskuje. Teraz wycofanie do Wojciecha Fabisiaka i od początku od nowa te akcje gospodarze będą budować. To jeszcze wracając do wyników w innych spotkaniach, bezbramkowy remis, o tym Państwu mówiłem. Rezerw Rakowa z LKS-em Goczałkowice Zdrój, Stilon wygrywa. Rekord Bielsko-Biała prowadzi 3-2 w końcówce spotkania z Kariną Gubin. Co ciekawe, Karina prowadziła 2-0 w tym meczu. Jeśli oczywiście ufamy tutaj Flash Score'owi, choć z tymi wynikami w grupie trzeciej ligi często niestety bywa tak, że są one z opóźnieniem aktualizowane, ale okej. Zawierzamy tutaj czeskiej aplikacji. 3-2 prowadzi rekord, tam już końcówka tego spotkania. MKS Kluczbork wygrywa 1-0 z Gwarkiem Tarnowskie Góry. Gwarek po mocnym początku sezonu przez kilka kolejek był jedną z dwóch, trzech niepokonanych ekip. Ostatnio jednak dwie porażki z rzędu. Teraz zagranie na wolne pole do Matuszewskiego. Mocne uderzenie, broni jednak Kowalczyk. Dobra próba, no i bardzo łatwym tutaj prostym środkiem. Tym razem zaskoczyli gości zielonogórzanie. Długie zagranie Fabisiaka, no i mógł mieć asystę na swoim koncie. Bramkarz Lechi przy odrobinie szczęścia złożył się nieźle do tego strzału Tomasz Matuszewski, ale na razie wciąż bez bramek. Out dla Lechi, już tam zmierza Kasper Strzelecki. On za każdym razem, kiedy piłka jest mniej więcej na wysokości pola karnego albo bardzo blisko tego sektora, posyła mocne wyrzuty z autu właśnie bezpośrednio w szesnastkę. Tak jak to robił w poprzednim sezonie Sebastian Górski do momentu, kiedy nie odszedł do Chrobrego Głogów, tak właśnie w tym robi to Kasper Strzelecki. Teraz jednak niewiele z tego wyniknęło. LZS próbuje wychodzić z kontratakiem, ale dobry odbiór Tumali. Matuszewski faulowany i kolejny stały fragment gry dla gospodarzy, choć z tą decyzją sędziego nie zgadza się trener gości Jakub Rejla. Teraz jeszcze za to zachowanie Abulai Salaban Dabo otrzymuje żółtą kartkę, pierwsza w tym spotkaniu. 17 minucie spotkania, żółtą kartkę na podanie zawodnika. No to kończąc, jeszcze wątek. Pniówek Pawłowice prowadzi do przerwy 2-1 z Odrą Bytom Odrzański. We Wrocławiu bezbramkowy remis w meczu rezerw Śląska z Wartą, no a w Zielonej Górze Państwo wynik doskonale znają. Wciąż 0-0, choć to za chwilę może się zmienić po tym stałym fragmencie gry. Patrzymy, Rafał Dzidek podnie obecność Mateusza Surożyńskiego, pewnie dzisiaj będzie bił te stałe fragmenty gry, dośrodkowanie, ale wprost na nogę do Santosza. Iwanowicz przerzuca grę na lewą stronę do Matuszewskiego, tam trafiony jeszcze piłką chodziutko, zdaje się. I od autu zielonogórzanie i znowu piłka zostawiona Kacprowi Strzeleckiemu. Ale teraz króciutko zaczęli gospodarze. Strzelecki strzela, ale jest blokowany, jeszcze idzie do końca na piłkę. Matuszewski słupek ratuje LZS przed stratą bramki. Bardzo, bardzo bliski szczęścia Tomasz Matuszewski, ale wciąż bez goli w Zielonej Górze, wciąż bezbramkowy remis. I zaczyna od bramki Piotr Kowalczyk, króciutko tym razem goście. Zagranie na prawą stronę, piłka jednak już opuściła linię boczną. Tam jeszcze jakieś pretensje, jakieś dyskusje.
wzywa do siebie jednego z graczy LZS-u, arbiter dzisiejszego spotkania Mateusz Sipura. A to dla niego pierwszy sezon, w którym prowadzi mecze w trzeciej lidze. Do tej pory dwa takowe spotkania, 18 żółtych kartek, a więc dosyć wysoka średnia na mecz. Jedna czerwona i jeden rzut karny podyktowany. Jedno spotkanie w grupie trzeciej ligi w tym sezonie. To drugie, jeśli mnie pamięć nie myli, prowadził w grupie drugiej. Teraz dośrodkowanie w pole karne, zamieszanie, łapie piłkę Kowalczyk. Walczył tam o nią m.in. Jakub Babi. I znowu w pressingu zielonogórzanie, znowu szybko odzyskują piłkę. Strzelecki, ale to zagranie niedokładne. Szkoda, można było z tej akcji wyciągnąć więcej, ale znowu zielonogórzanie w odbiorze, chociaż teraz sędzia akcję gwizdkiem przerywa po tym odbiorze Mykity Łobody. Zdaniem arbitra był faul. Znowu gospodarze w kolejnej akcji. Łoboda do Matuszewskiego. Jeszcze raz piłka trafia do Ukraińca. Jest też w tej akcji Ziętarski. Dośrodkowanie w pole karne. Zamknie to wszystko Dzidek, ale wybronili się goście. Out dla Lechii. Iwanowicz dośrodkowuje. Nie najlepiej tutaj w defensywie teraz goście, kto do tej piłki dopadnie. Ostatecznie Gurgul, ale to wybicie takie na moment, tak naprawdę, chociaż teraz błąd Ziętarskiego. Okazja do kontry dla LZS-u, to może być ta okazja. Błąd także Ostrowskiego. Dachnowski do końca sam kładzie. Fabisiaka strzela, Tumala wraca i naprawia ten błąd Mateusza Ziętarskiego. Natomiast zdecydowanie też za łatwo w tej sytuacji dali ograć się i Rafał Ostrowski, i Łukasz Tumala. Natomiast tego drugiego no trzeba pochwalić ostatecznie za ten powrót kilkudziesięciometrowy i wybicie piłki tak naprawdę z linii bramkowej. Uratowanie, uchronienie Lechii przed utratą gola, no ale to była bezsprzecznie najlepsza sytuacja w tym spotkaniu z obu stron. Rzut rożny, krótko zaczęli goście, płaskie wstrzelenie, ale wybija piłkę Jakub Babi.
czujniej na wejście. I znowu nieźle tutaj wychodzą z kontratakiem goście, ale zgubił piłkę Jakub Czajkowski. No, blisko byli przyjezdni, aby tutaj wyjść z niezłym atakiem, z niezłą kontrą, natomiast ostatecznie to się nie udało. I znowu Lechia, Fabisiak, Łoboda. Łoboda do Tumali, teraz Łoboda ładnie napędził tę akcję, uruchomił z lewej strony Ziętarskiego. Ziętarski przekłada się do prawej nogi, wypychany, ale sędzia nie reaguje, nie ma mowy tutaj o rzucie karnym, ruszając z kontratakiem gość, ale znowu świetny powrót Łukasza Tumali, no naprawdę może się podobać w tych ostatnich 2-3 minutach Łukasz Tumala, bo dwukrotnie na pełnym gazie wracał do defensywy. Najpierw uratował Lechię przed utratą gola, a teraz zapobiegł niebezpiecznej, potencjalnie niebezpiecznej i groźnej kontrze. Jakub Babi do Mycana, dobrze na wyprzedzenie Grądowski, choć piłki ostatecznie nie przeciął, ale nie przejął, ale też i Mycan później niedokładnie, a teraz fauluje Mateusz Ziętarski. Teraz Rakowski do Grądowskiego. Dabo, teraz sporo miejsca w środku, zagrywa na lewą stronę do Rakowskiego. Rakowski schodzi do środka, Rakowski, ale zatrzymał się na Strzeleckim. Ten oddaje do Iwanowicza, Iwanowicz do Dzidka, ruszają Zielonogórzanie. Dzidek wzdłuż linii do Mycana, Mycan i Gurgul. Oleż tutaj bezpardonowo przeciął tę akcję, przerwał tę akcję Jacek Gurgul, prawie że trafił fizjoterapeutkę LZS-u, panią Karolinę Zawadę. Ale na szczęście obyło się bez ofiar w tej sytuacji. Akcja Lechi przerwana. Oddał tu Maksym Iwanowicz. Iwanowicz do Łobody, Łoboda głową do Mycana. Mycan i Dabo, walka o pozycję w polu karnym. Tę walkę wygrywa gracz LZS-u, ale Lechia będzie miała jeszcze rzut rożny. Natomiast zastanawiam się, o co miał tutaj pretensje Przemysław Mycan, bo ewidentnie coś się sygnalizował liniowemu. Teraz też jeszcze kilka słów w stronę głównego, zresztą nadal dyskutuje Przemysław Mycan, ma tam sobie coś do wytłumaczenia, do wyjaśnienia z arbitrem głównym. Ciekaw jestem, o co tutaj chodziło Mycanowi. O, zbita piątka z Dabo, ale tak od niechcenia Przemysław Mycan. Nie chce się cały czas pogodzić. No, domyślam się, że chyba musiał domagać się faulu w takim razie Przemysław Mycan w tej sytuacji rzutu karnego, no bo cóż innego, skoro Lechia ma rzut rożny, a będzie wykonywał go Rafał Dzidek. Dziś pod nieobecność Mateusza Surożyńskiego. On bije wszystkie stałe fragmenty gry, dośrodkowanie w pole karne Łoboda. Tym razem już lepiej, tym razem już był w stanie skierować tę piłkę Ukrainiec. Natomiast zrobił to, tak jak sami Państwo widzieli, w sposób niecelny i od bramki rozpocznie Piotr Kowalczyk. A być może tutaj chodziło o zagranie ręką zawodnika a gości. No ale to już nie ma większego znaczenia. Sędzia podjął taką decyzję i rzutu karnego nie było. Gramy dalej. Teraz akcja gości. Dos Santos na lewą stronę do Rakowskiego. Rakowski próbuje schodzić do środka. Rakowski zatrzymał, oddaje do Rudnika. Jeszcze raz Rakowski, wyłożenie. Ale Wojciech Fabisiak łapie tę piłkę, choć znowu zrobiło się groźnie. Też pokazuje LZS, że potrafi się odgryzać, że jest w stanie tutaj od czasu do czasu przeprowadzić niezłą akcję, składną akcję i zagrozić bramce Wojciecha Fabisiaka, choć na razie też bramek z tego nie ma, bramki z tego nie było, natomiast no, jedna dobra kontra, choć akurat to był efekt błędu Mateusza Ziętarskiego, który jak ostatecznie doskonale Państwo wiedzą,
naprawił Łukasz Tumala. No gdyby nie Tumala, to byłoby niewątpliwie 1-0 w tym spotkaniu dla gości. Znowu Lechia, trzeci ligowy mecz z rzędu, musiałaby odrabiać straty. Strzelecki, Iwanowicz, jeszcze raz Strzelecki. Teraz podskoczyła piłka Kasprowi Strzeleckiemu, ale już ją sobie opanował. Strzelecki oddaje jednak do Tumali, Tumala w poszukiwaniu Łobody. Niezłe zagranie, jest troszeczkę więcej wolnego miejsca. Włącza się Ziętarski, Łoboda teraz dopiero jednak uruchamia Mateusza Ziętarskiego. Przewraca się Łoboda, sędzia nie reaguje. Ziętarski chce tutaj pójść w pojedynek 1-1, dośrodkowuje Mycan, ale nie opanował tej piłki. Ta trafia w ręce Piotra Kowalczyka. Już ruszają goście, ale wraca tutaj błyskawicznie Rafał Dzidek. Torpeduje te zapędy zespołu ze Sterowic Dolnych. Dabo. Zmniejszyła się ta liczba klubów z województwa opolskiego. Po spadku Polonii Nysa i Stali Brzeg. Swoją drogą Stal Brzeg wyeliminowała LZS już z wojewódzkiego Pucharu Polski. Zespół Jakuba Rejla przegrał 1-2 to spotkanie. I tak naprawdę może skupić się tylko i wyłącznie na lidze. Lechia oczywiście gra w wojewódzkim Pucharze Polski, wciąż wyeliminowała zespół Delty Sieniawa-Żarska, a więc występującej w zielonogórskiej okręgówce. Kilka dni temu triumf, dokładnie 10 dni temu triumf w Kożuchowie nad czwartoligową Koroną. Efekt jest taki, że Lechia jest już w kolejnej fazie. Teraz Łoboda wykłada tę piłkę, Mycan nie zdążył. Wydaje mi się, że Przemysław Mycan nie zakładał nawet, że Łoboda może tutaj nie tyle właśnie uderzać, a szukać jeszcze zagrania na dłuższy słupek i zamknięcia z jego strony. No i troszeczkę się spóźnił z tym swoim wejściem Przemysław Mycan. Natomiast sama akcja Lechii na pewno dobra, na pewno z pomysłem, no a tutaj otworzył to wszystko bardzo dobrym, dokładnym, prostopadłym zagraniem Jakubabi i bez niego tej akcji by nie było. Na razie bardziej aktywny z tej dwójki środkowych pomocników Lechii Kasper Strzelecki, natomiast pokazał Babi też przed momentem, że potrafi kolegów dobrym podaniem prostopadłym obsłużyć i no i niewiele brakowało, aby Lechia objęła prowadzenie. Więcej sytuacji mają zielonogórzani, natomiast te najlepszą mieli jak dotąd goście. Teraz Matuszewski. Matuszewski odzyskuje piłkę od autu. Jednak nie, jednak LZS zdaniem sędziego liniowego ostatni piłkę dotknął właśnie Tomasz Matuszewski. Rakowski. Wysoko podchodzi Lechia, ale nie pękają goście. Rakowski chcą tutaj też rozgrywać. Iwanowicz zbiera piłkę w środku. Czajkowski. Czajkowski traci na rzecz Strzeleckiego. Teraz Mycan. Włącza się tutaj Dzidek. Do niego trafia piłka. Chyba trochę zielonogórzanie zwolnią. Tak jest. Oddadzą i spróbują tę akcję przegrać przez obrońców. Iwanowicz. Ostrowski. Przez środek. Jakub Babi z pierwszej piłki na lewą stronę do Ziętarskiego, ale za krótko. Tumala. Teraz piłka trafia do Ziętarskiego. Ziętarski i Tumala chcą tam pograć się wychowankowi Lechii. Udaje się przedrzeć Tumali. Ten gra do Ziętarskiego. Ziętarski centruje w pole karne. Zamyka tę akcję Dzidek. Ale nie dogadali się tutaj z Tomaszem Matuszewskim. Zabrakło komunikacji tego, kto ma tę piłkę ostatecznie uderzać. Czy obaj byli w niezłej sytuacji. Chyba w trochę lepszej Rafał Dzidek. No ale tak jak powiedziałem, zabrakło tutaj komunikacji. Zabrakło jasnego sygnału. No i efekt jest taki, że wciąż bez bramek. Choć tych sytuacji, tak jak przed momentem wspomniałem, coraz więcej mają zielonogórzanie. Dabo. Rakowski do środka. Rudnik, ten rozrzuca akcję na prawą stronę. Teraz zagranie wzdłuż linii Krystiana Kowalczyka do Dachnowskiego. Dachnowski zatrzymany przez Tumale. No Tumala w ostatnich minutach naprawdę wyrasta na jednego z najlepszych zawodników Lechii w tym spotkaniu. No oczywiście mamy w pamięci przede wszystkim tę jego interwencję, która uchroniła Lechię przed utratą bramki, ale też coraz aktywniejszy w rozegraniu i paradoksalnie, mimo że więcej tych akcji Lechia przeprowadza prawą stroną, gdzie gra Rafał Dzidek, to mam wrażenie, że więcej pożytku jednak jest z tej lewej strony, że bardziej konkretne są te akcje z udziałem właśnie Tumali, Ziętarskiego i Łobody. Ostrowski.
do Tumali właśnie. Łoboda, on teraz bardzo nisko tutaj zszedł do rozegrania. Ostrowski z pominięciem drugiej ligi do linii Domycana, ale ten nie wygrał tej walki z Grondowskim. Może tak, walkę o pozycję to i wygrał napastnik Lechii, natomiast nie był w stanie tej piłki już przejąć i utrzymać. Znowu wysoko Lechia. No i to skutkuje szybciutkim odbiorem. Od autu zacznie Iwanowicz. Ale mam wrażenie, że w początkowej fazie tego spotkania, teraz już od tego mniej więcej drugiego kwadransa, tak naprawdę od 20 minuty Lechia gra dłużej, Lechia gra cierpliwiej, natomiast początkowo bardzo szybko chcieli dochodzić do tych sytuacji, szybko chcieli po prostu strzelić gospodarze bramkę, to nie do końca procentowało, to nie do końca skutkowało tymi sytuacjami, natomiast kiedy już Lechia oponowała ten mecz, kiedy zaczęła go kontrolować i operować piłką dłużej, no to efekty mamy takie, że od paru minut naprawdę tych sytuacji jest coraz więcej, natomiast no, cały czas jednak trzeba pamiętać o tym, że najlepszą okazję w tym meczu mieli goście, aczkolwiek oczywiście było to pokłosie błędu i za krótkiego zagrania do Tumali Ziętarskiego. Iwanowicz z Łobodą, Iwanowicz próba dośrodkowania, Gurgul interweniuje, wybija piłkę w aut. Cały czas jednak zostajemy tutaj w pobliżu pola karnego gości. Iwanowicz czeka, aż tutaj koledzy się pokażą, nie bardzo ma z kim zagrać. Teraz rzucił tę piłkę pod linię końcową do Matuszewskiego, ten pozwoli jej opuścić boisko po interwencji Rakowskiego. Lechia będzie miała kolejny rzut rożny w tym spotkaniu. No na pewno centymetry myślę tutaj są po stronie gospodarzy i Łoboda i Ostrowski potrafią w powietrzu powalczyć, ale także no rzecz jasna, Przemysław Mycan czy Tomasz Matuszewski. Rafał Dzidek, dośrodkowanie na krótki słupek. Słaba to była wrzutka Dzidka, ale jeszcze powalczył Strzelecki. Strzelecki w polu karnym, miękka teraz centra, ale wybronili się znowu goście. Trochę brakuje precyzji, trochę brakuje dokładności przy tych dośrodkowaniach gospodarzy. Znowu Strzelecki, bardzo dużą chęć ma do gry Kasper Strzelecki. Tym razem jednak się nie przedarł, ale jeszcze ponaciskał, jeszcze powalczył i uniemożliwił wybicie tej piłki Bartłomiejowi Rakowskiemu. Kacper Strzelecki, nowa twarz w ekipie Andrzeja Sawickiego, ale można powiedzieć, że przebojem wdarł się do tego zespołu, wywalczył sobie miejsce w składzie i tak naprawdę od kilku spotkań podstawowego składu. Trudno sobie już ten środek pola bez niego wyobrazić. Przed tygodniem premierowa bramka w barwach Lechii w meczu ligowym, trafienie wyrównujące w spotkaniu z Unią Turza Śląska. Później dwa gole Przemysława Mycana i Lechia zainkasowała trzy punkty. Teraz sami tak naprawdę zaprzepaścili szansę na skonstruowanie dobrego wyjścia z kontrą goście. Niedokładne zagranie, otwierające ten atak tak naprawdę ze strony Kowalczyka i było po herbacie. Teraz Dzidek schodzi do środka, oddaje do Strzeleckiego, on wrzucił tutaj na konia Kaspra Strzeleckiego. Dzidek Strzelecki jednak ambitnie do końca z faulem, ale co najważniejsze, no nie mieli tutaj okazji wyjścia z akcją goście, a tutaj zdecydowanie no, mógł napytać kolegą biedy i sobie również Rafał Dzidek. Zaczął Gurgul. Walczy tutaj Rudnik, nieźle się zastawia. Rudnik utrzymuje się przy piłce, choć Iwanowicz nie odpuszcza, ale fauluje zdaniem sędziego. Myślę, że dobra decyzja tutaj arbitra. Jednak już dużo, dużo wcześniej Iwanowicz tutaj na granicę, a chyba nawet przekraczając te granice, naciskał na rywala, który nieźle się zastawiał. Rzut wolny. Mają przyjezdni, ustawia piłkę Jakub Czajkowski. Pięciu graczy w białych koszulkach w polu karnym Lechii. Czajkowski, dośrodkowanie, Fabisiak pewnie chwyta tę piłkę. 39. minuta rywalizacji w Zielonej Górze. Nieuchronnie zbliżamy się do końca pierwszej połowy, ale wynik wciąż bezbramkowy. Jedna stuprocentowa okazja gości, którą miał Dachnowski.
kilka niezłych szans Lechi, strzał Tomasza Matuszewskiego, który trafił w słupek, zagranie Łobody do Mycana, który jednak troszeczkę spóźnił się z wykończeniem akcji, miał też swoją szansę Mykyta Łoboda, ale na razie wciąż 0-0 i kolejny rzut rożny dla Lechi, a teraz pochwalone za to zagranie Łukasz Tumala. No i Dzidek trochę taki zrezygnowany, trochę tak od niechcenia zmierza po tę piłkę. Na razie mam wrażenie, że niewiele pożytku przynoszą te stałe fragmenty gry, te rzuty rożne, czy to z jednej, czy z drugiej strony. Tak naprawdę chyba po żadnym z nich Lechia nie miała okazji do strzelenia bramki, do zdobycia bramki. Może teraz to się zmieni. Rafał Dzidek, dośrodkowanie, znowu na krótki słupek do Matuszewskiego. Zamknie to wszystko jeszcze Tumala, potężny strzał, ale bardzo niecelny, chociaż sędzia dopatrzył się rykoszetu po drodze i raz jeszcze wskazuje na narożnik boiska. Stamtąd za chwilę ponownie ze stojącej piłki wznowi grę Rafał Dzidek. LZS tak naprawdę broni się całym zespołem, tylko Dawid Rudnik przed własnym polem karnym, pozostali gracze w jego obrębie. Lechia tutaj no, tak naprawdę szóstką w polu karnym. Teraz Strzelecki ruszył na krótkie rozegranie, ale Dzidek jednak decyduje się na dośrodkowanie. Mycan! 1-0, 41 minuta spotkania. W końcu Lechia ma pożytek z tego stałego fragmentu gry. W końcu dobre, dokładne, precyzyjne dośrodkowanie Rafała Dzidka. No i zamienia to na bramkę Przemysław Mycan. Od 41 minuty Lechia prowadzi w tym meczu 1-0. No i myślę, że nie mamy wątpliwości, że Lechia na to prowadzenie zwyczajnie zasłużyła swoją grą w ostatnich kilkunastu minutach. Dużo sytuacji, prowadzą grę, gospodarze przeważają, dominują, no i w końcu to przełożyło się na trafienie. Ogląda sobie te poczynania kolegów z wysokości trybun. Dzisiaj Mateusz Surożyński pewnie żałuje, że go brakuje na murawie. Natomiast myślę sobie tak, jeśli miało w którymś meczu Mateusza Surożyńskiego zabraknąć, to akurat w starciu jednak z dużo niżej notowanym LZS-em Lechia powinna sobie bez swojego lidera formacji ofensywnej poradzić. Przemysław Mycan z kolejnym trafieniem w tym sezonie od tak naprawdę meczu ze Ślęzą, kiedy otworzył ten swój dorobek bramkowy, powiedział w meczu, w wywiadzie pomeczowym Przemysław Mycan coś takiego. No mam nadzieję, że od tej pory będzie jak z ketchupem. Zastanawiałem się, o co chodzi, więc szybciutko dopytałem. Przemysław Mycan mówi, trener Andrzej Sawicki używa takiego określenia, że trudno jest ketchup wycisnąć, ale kiedy już pójdzie, to niemalże od razu pół pojemnika. I tak też ma być z bramkami Przemysława Mycana. Odblokował się w meczu ze Ślęzą Wrocław, dwa trafienia w meczu z Unią Turza Śląska. Dzisiaj kolejny gol, czwarty w tym sezonie, no i jest w tym momencie już najlepszym samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców, jeśli chodzi o zespół Andrzeja Sawickiego, bo do tej pory też trzy trafienia na koncie miał Mateusz Surożyński, ale wiadomo, dzisiaj tego dorobku swojego nie poprawi. Znowu walczą Zielonogórzanie, tutaj walczył Tomasz Matuszewski, ale był na spalonym. Słuszna decyzja arbitra, bo mogło coś tutaj z tego groźnego wyniknąć, natomiast no, istotnie wcześniej był za linią obrony gości. Również nowa twarz w ekipie Andrzeja Sawickiego, także dołączył do Lechii latem Tomasz Matuszewski. A do Zielonej Góry powędrował z Niecieczy. Fauluje Mycan. I żółta kartka dla Przemysława Mycana. W 43 minucie tego spotkania.
Jest wolny dla gości, już zaczął ZS, końcówka pierwszej części spotkania, prowadzenie Lechii, odbiór Strzeleckiego. Strzelecki nie zdecydował się od razu na zagranie do Mycana, teraz uruchomił z prawej strony Dzidka. Dzidek wraca za nim, ile sił w nogach Rakowski. Dzidek przekłada na lewą nogę, na prawą jeszcze raz, ale połapał się w tym wszystkim Rakowski. I kontra LZS-u, wraca jednak Iwanowicz, Rudnik faulowany, sędzia grę puszcza, Dachnowski, ale już z tej kontry nic tak naprawdę nie zostało, dobry powrót, no i też trzeba powiedzieć, że tym faulem tutaj troszeczkę wybili z rytmu gości zielonogórzanie. No i przechodzą teraz już do ataku pozycyjnego piłkarzy Jakuba Rejla. No a ta żółta kartka, tak sobie spoglądam, ta żółta kartka oznacza, że Przemysław Mycan nie zagra w następnym ligowym spotkaniu. No i też kolejna żółta kartka teraz przed momentem za to przewinienie. Maksym Iwanowicz w 45 minucie też żółtą kartkę otrzymuje. A więc bez Przemysława Mycana Lechia będzie musiała sobie radzić. Za tydzień w Goczałkowicach Zdroju. Teraz dobre dośrodkowanie, da, bo okazja gościa, ale strzał niecelny. Natomiast no, zrobiło się groźniej, zrobiło się goręcej w polu karnym Lechii w końcówce tej pierwszej części spotkania. Cały czas dyskutuje, cały czas nie może przełknąć tej kartki dla Mycana, tak mi się wydaje, Andrzej Sawicki, ale już trzeba o tym zapomnieć, już trzeba skupić się na tym, co będzie się działo w tych ostatnich kilkudziesięciu sekundach pierwszej odsłony. No to będzie na pewno bardzo problematyczna sprawa dla Lechii, że za tydzień Przemysława Mycana w Goczałkowicach Zdroju zabraknie w momencie, kiedy no, widać, że ewidentnie złapał formę, złapał tę formę strzelecką, zaczyna te bramki Mycan zdobywać regularnie. Dzisiaj też swój dorobek będzie przecież mógł jeszcze poprawić w drugiej części spotkania, natomiast nie zrobi tego za tydzień. No ale wróci Mateusz Surożyński, można powiedzieć, coś za coś. Ale na pewno wolałby mieć Andrzej Sawicki i jednego, i drugiego do dyspozycji. Teraz Łoboda podciągnął z tą akcją kilkadziesiąt metrów. Mycan chciał z pierwszej piłki odegrać do Ukraińca, ale przeczytał też to dobrze Kowalczyk. A teraz kończy pierwszą część spotkania sędzia Mateusz Sipura. Po 45 minutach gry i jednej doliczonej minutce w Zielonej Górze Lechia prowadzi 1-0 z LZS-em Starowice Dolne. Od 41 minuty gospodarze wygrywają po trafieniu Przemysława Mycana. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Rafała Dzidka. Celne uderzenie głową Przemysława Mycana. Lechia prowadzi 1-0. I tak to wyglądało w pierwszej części spotkania. No to cóż, żegnamy się z Państwem na niespełna 15 minut.
Wracamy do Zielonej Góry, do przerwy w rywalizacji Lechii z LZS-em. 1-0 prowadzą gospodarze. Bramka Przemysława Mecenas z 41 minuty daje Lechii prowadzenie w tym spotkaniu, ale to oczywiście dopiero połowa drogi po sięgnięcie, po zdobycie kolejnych 3 punktów, no i sięgnięcie po 4 triumf z rzędu w rozgrywkach grupy trzeciej ligi. Będą 2 zmiany od razu na początku tej drugiej części spotkania. Pojawił się na placu gry z numerem 10 Adam Setla. To jedna zmiana w ekipie gości. I tak szukam jeszcze, kto się tutaj w zespole LZS-u na tę drugą część spotkania pojawił. No to za chwilę Państwu te informacje przekażę, bo powiem szczerze, że nie dostrzegam jeszcze, kto tutaj na placu gry się zameldował. Zaczęła Lechia, a tak, Michał Wróbel z numerem 35. No i teraz też spoglądam, kogo już na placu gry nie mamy, ale wydaje mi się, że opuścił boisko Kasper Dachnowski z numerem 27. No i za chwilę spróbuję tutaj Państwu ustalić, kogo jeszcze brakuje. Znowu Lechia zaczyna mocno, znowu Lechia zaczyna ofensywnie, tak jak i pierwszą część spotkania, tak i drugą. Rzut rożny dla Lechii, dośrodkowanie w pole karne, wybita piłka, ale wcześniej opuściła linię końcową. Od bramki zaczną bramki zaczęli goście. I będzie kartka dla Rafała Dzitka w 48 minucie. Tutaj przez moment mieliśmy problem z zegarem, co być może Państwo dostrzegli, ale też już wszystko gra. 48 minuta spotkania, żółta kartka dla Rafała Dzitka. Stały fragment gry dla ekipy prowadzonej przez Jakuba Rejla. Już zaczęli goście. Grądowski do Wróbla. Wróbel naciskany przez Tumale. Gurgul z wykorzystaniem bramkarza. No to teraz szybciutko przypomnę Państwu składy obu zespołów. Na początek ekipa Lechii, a więc bramce Wojciech Fabisiak, obrona Iwanowicz, Ostrowski, Tumala, wahadła Zięterski, Dzidek z prawej, Zięterski z lewej, między nimi Babi i Strzelecki, i w ataku Matuszewski, Łoboda, a najwyżej ustawiony Przemysław Mytan, który teraz właśnie nakręca akcję Lechii, rozciąga na prawą stronę do Matuszewskiego. Matuszewski centruje. Dobra interwencja Wróbla i teraz dopada do piłki Gurgul. Nie wybił ją, oddał do Setli. Setla walczy z Matuszewskim i teraz piłka wybita. I skład gości w bramce Piotr Kowalczyk. W bramce Piotr Kowalczyk, dalej Grądowski, Gurgul i Chodziutko. Druga linia
to Czajkowski i Michał Wróbel, który zmienił Abulaya Calaba na Dabo. Na wahadłach z prawej strony Krystian Kowalczyk, z lewej Bartłomiej Rakowski. No i trójka ofensywna. Adam Setla wprowadzony w miejsce Kacpra Dachnowskiego oraz Oliveira Elton dos Santos, a także teraz okazja, gość dos Santos właśnie uderzał, jeszcze przy okazji ucierpiał przy tej interwencji Łukasz Tumala, wzywana tutaj pomoc medyczna dla obrońcy Lechii, chyba coś poważnego, nie to, przepraszam, nie Tumala, a chyba Rafał Ostrowski ucierpiał tutaj w tej sytuacji. Środkowo obrońca Lechii ustawiony w tym bloku trzyosobowym centralnie. I zamykając skład drużyny gości, jeszcze do tego wszystkiego Dawid Rudnik, bo o nim nie wspomniałem, a więc dwie zmiany. Tak jak Państwu mówiłem, opuścili plac gry Abulay Calabandabon, też miał na swoim koncie żółtą kartkę, oraz Kacper Dachnowski. Zmienili ich odpowiednio Michał Wróbel i Adam Setla. Mówiłem Państwu także o tym, że za tydzień Lechia grać będzie bez Przemysława Mecana. Żółta kartka Mecana w pierwszej części spotkania. Żółtą kartkę zobaczył też Maksym Iwanowicz. Zaraz po wznowieniu gry Rafał Dzidek. Tak więc też ci zawodnicy muszą mieć się na baczności do końca tego spotkania, aby przedwcześnie rywalizacji z LZS-em Sarowice Dolne nie zakończyć. Nie jest to dzisiaj jakoś wybitnie udany dzień, jeśli chodzi o lubuskie zespoły. Przegrana Kariny Gubin w Bielsku Białej z rekordem 2-3. Przegrana wysoka od Ryby Tomodrzański z Pniówkiem Pawłowice. Przegrywa także we Wrocławiu ze Śląskiem drugim Warta Gorzów. No i gra jeszcze do tego w dziesiątkę. No ale wygrana z Tilonu i na razie prowadzenie Lechii, więc tak można powiedzieć, że z pięciu zespołów dwa mogą dzisiaj kończyć ten dzień z uśmiechami na twarzy. Oczywiście pod warunkiem, że Lechia to spotkanie wygra. A na razie jeszcze można powiedzieć wciąż daleka droga do tego, bo prowadzenie skromne, sporo czasu do końca meczu, więc jeszcze wszystko się może w Zielonej Górze wydarzyć. A teraz dos Santos, ale wcześniej gwizdek sędziego. Nie będzie kolejnej okazji dla gracza LZS-u, który też swoją drogą jest zagrożony absencją w kolejnym meczu ligowym ze Stilonem, gdyby dziś obejrzał żółtą kartkę. Fabisiak. Długie zagranie w stronę Mycana. Mycan trąci tę piłkę głową w stronę Matuszewskiego, ale trochę się spóźnił, trochę za późno wystartował Tomasz Matuszewski. I gość Grądowski do Kowalczyka, Kowalczyk do dos Santosa, dos Santos i Tumala ścigają się obaj gracze, szybszy jednak Tumala. Jeszcze tutaj pewnie gdyby się przewrócił, byłby faula, teraz spokojnie odprowadził piłkę Łukasz Tumala. Naprawdę dobry mecz gra dzisiaj Łukasz Tumala przeciwko LZS-owi. Lechia wciąż jeszcze bez czystego kąta w tym sezonie, wciąż meczu na zero z tyłu zielonogórzanie nie zagrali, nawet w tych zwycięskich spotkaniach, nawet ze Stilonem, gdzie tutaj przeważali, dominowali, ostatecznie jednak wygrali 4-1, a nie do 0, bo w samej końcówce po stałym fragmencie gry stracili gola. Tak więc dziś szansa ku temu wciąż jest, bo wciąż Lechia gola w tym spotkaniu z LZS-em nie straciła. No i też, co ciekawe, Radosław Sylwestrza, który przyszedł do Zielonej Góry jako potencjalny lider formacji defensywnej, ten, który no, miał tutaj zarządzać tą obroną Lechii. Na razie, mimo tego, że już jest zdrowy, że wyleczył drobną kontuzję, którą miał, no nie jest w stanie się przebić, bo trójka Iwanowicz, Ostrowski, Tumala na tyle dobrze zaskoczyła, na tyle dobrze zażarło, mówiąc kolokwialnie, to zestawienie personalne, że Andrzej Sawicki mecz po meczu daje im grać. Ta trójka zaczynała między innymi w Gubinie, no tam Lechia wygrała, tydzień później ze Ślęzą również dostali szansę, także Lechia wygrała, więc dlaczego coś, co działa, zmieniać. Teraz wyżej zielonogórzanie, wycofana piłka do Kowalczyka, ten przerzuca na lewą stronę,
No i oddają piłkę goście, chociaż teraz Iwanowicz posłał też taką świecę, wraca piłka jak bumerang na połowę Lechii. Ostrowski w walce z Setlą, piłka spada pod nogi Wróbla, ten zagrywa na prawą stronę do Kowalczyka, Kowalczyk rozciąga do Santosza, do Santosz, do lewej nogi, do Santosz, strzela rykoszet jeszcze tam po drodze i Wojciech Fabisiak ostatecznie, choć gdyby ta piłka była mocniej uderzona, gdyby ona zmierzała bezpośrednio w stronę bramki, a nie została tak nieco podbita, kto wie, czy nie miałby tutaj naprawdę sporych problemów Wojciech Fabisiak w tej sytuacji. Teraz do środka, do Babija z pominięciem obrońców, ale to była słuszna koncepcja, tym bardziej, że tak naprawdę Babi był nieatakowany. Zmuszony teraz jednak Babi piłkę wycofać, ale jeszcze wcześniej faul, gwizdek arbitra, rzut wolny dla Zielonogórzan. Babi do środka, Strzelecki ładnie tym przyjęciem minął rywala, ale był też faulowany, później byłaby strata, jednak to wszystko spowodowane tym ciągnięciem za koszulkę. Babi już rozpoczął, Tumala na lewą stronę do Ziętarskiego, Ziętarski schodzi do środka, Ziętarski mija rywala, Ziętarski prawa noga, ale ten strzał daleki, daleki od bramki, od ideału. I zacznie od bramki Piotr Kowalczyk. Andrzej Sawicki na razie nie zmienia, ale myślę, że no też nie ma takiej potrzeby, bo naprawdę Lechia gra dobre spotkanie, choć na pewno przydałby się tutaj drugi gol zaliczki, bo no, wiadomo, jak kruche, jak skromne i takie no, brakujące potrafi być to prowadzenie 1-0. Tak naprawdę jedna przypadkowa czasami akcja, jeden indywidualny błąd i z tego prowadzenia może nic nie zostać, choć jak mawia Czesław Michniewicz, 2-0 to niebezpieczny wynik. Faul teraz Łobody. To co może się podobać w grze zespołu gości, w grze drużyny prowadzonej przez Jakuba Rejla, to że LZS też chce budować, też chce grać piłką, nie ogranicza się tutaj do prostych środków, stara się momentami wręcz zapraszać Lechię na własną połowę, tak aby trochę ją wciągnąć, później szybko akcję przegrać i tym samym otworzyć sobie czy to prawą, czy to lewą stronę, natomiast nie zawsze to rzecz jasna wychodzi, ale myślę, że za sam pomysł na granie, za samą tą filozofię trenera Rejla można pochwalić, no ale też umówmy się, dzisiaj już takich zespołów, które jednak bazują na prostej grze, na prostych środkach, myślę, jest, tak mi się wydaje, coraz mniej. Zmienia się to też w grupie trzeciej ligi, która niegdyś sunęła z takiej typowej, twardej, fizycznej gry, głównie z uwagi na mnóstwo zespołów reprezentujących województwo śląskie, natomiast zmienia się to zdecydowanie, zmieniło się to diametralnie w ostatnich latach. Rzut rożny dla LZS-u. 58. minuta spotkania, dośrodkowanie w pole karne, Fabisiak interweniuje, piłka wciąż w grze, Ostrowski ją wybija i od autu zaczną goście. Lechia w tych ostatnich minutach jakby troszkę oddała inicjatywę, chcąc sprawdzić, co zaproponują goście, a być może też poszukać gdzieś swoich szans w kontrataku. Kowalczyk sam tutaj sobie narobił problemów, odbijając tę piłkę. Teraz Tumala, Łoboda do Mycana. Mycan się zastawia, jest faulowany, rzut wolny dla Lechii. Trafiony tutaj chyba jeszcze gdzieś w okolice lędźwi Przemysław Mycan. Zwija się z bólu. No a teraz przyśpiewka właśnie na cześć Przemysława Mycana w wykonaniu kibiców Lechii Zielona Góra. Przerobiona przyśpiewka kibiców reprezentacji Irlandii Północnej, jeśli się nie mylę, przyśpiewka o Willu Griggsie, którą można było słuchać podczas Mistrzostw Europy.
teraz faul Mycana i od rzutu wolnego rozpoczną goście. Teraz akcja gości, szansa na doprowadzenie do remisu. Iwanowicz nie dał się jednak ograć, wciąż jednak LZS w tej akcji wyłożenie przed pole karne, mocny strzał, ale przyjmuje go na siebie Jakub Babi i teraz Matuszewski, zastawia się Matuszewski, jest faulowany, rzut wolny, szybko chciał wznowić Matuszewski, ale teraz zostawia piłkę partnerom. Już zaczęli zielonogórzanie, piłka na lewą stronę, Ziętarski, Ziętarski się napędza, wraca za nim do Santos, Ziętarski się przewraca, jest faulowany, żółta kartka dla Oliveira Eltona do Santosza, to oznacza, że nie zagra w meczu ze Stylonem Gorzów ten zawodnik, a w 61. minucie odnotowujemy kolejna żółta kartka w tym spotkaniu. Mówiłem o tym, że sędzia Mateusz Sipura ma taką średnią dotychczas w tym sezonie w dwóch meczach, których prowadził średnio 9 żółtych kartek pokazał, no to dziś już pokazał 5, więc jeszcze trochę czasu zostało, aby arbiter tę średnią wyrobił. Rzut wolny dla Lechii, Rafał Dzidek potrafi zaskoczyć ze stałego fragmentu gry, o czym przekonał się m.in. Tymoteusz Seweryn, przepraszam, bramkarz Kariny Gobin w meczu derbowym. Zobaczymy, jak tutaj postara się sprawdzić dyspozycję Piotra Kowalczyka-Dzidek, czy jednak zdecyduje się na dośrodkowanie, ale myślę, że będzie to strzał bezpośrednio na bramkę. Trzyosobowy mur. Ostry kąt, ale też umówmy się, nie jest to pozycja, z której nie można pokusić się o bezpośrednie oddanie strzału i zdobycie bramki. Rafał Dzidek jednak na dłuższy słupek. Ciekawy pomysł, ale trafił tam piłką jednego z rywali. Wychodzą z kontratakiem gości. Napędza się prawą stroną Gurgul. Wraca za nim Babi. Wślizg Babi, ale minięty Babi. Cały czas Gurgul. Gurgul podholował piłkę już pod pole. Karne dośrodkowuje. Wraca Iwanowicz. Interweniuje i LZS ma tylko out. Tak to chyba trzeba określić, bo myślę, że można było z tej kontry wyciągnąć znacznie więcej. Zaczęli goście, konkretnie Kowalczyk, Grądowski, Czajkowski. Przerzut na lewą stronę, trzecia zmiana szykowana w ekipie przyjezdnych. Michał Skowron za moment zamelduje się na placu gry. On był autorem jednej z czterech bramek zdobytych przez LZS w wygranym przed tygodniem meczu 4-2 z Rakowem 2 Częstochowa. Trafiali w Nowosielski, którego dziś nie ma. Właśnie trafił Skowron, trafił także Krystian Kowalczyk. No i to, tak jak mówiłem, pierwsze historyczne zwycięstwo LZS-u w trzeciej lidze. A we wspomnianym sezonie przerwanym przez pandemię koronawirusa, tak jak Państwu mówiłem, teraz dystansu zaskoczony, choć można powiedzieć nie zaskoczony, a sprawdzony Wojciech Fabisiak, bo zaskoczyć się kapitan Lechii nie dał. Dobra interwencja, rzut rożny dla LZS-u, że wcześniej jednak będziemy mieli tę zapowiadaną przeze mnie zmianę. 63. minuta spotkania, melduje się na placu gry Michał Skowron, opuszcza boisko Oliveira Elton dos Santos. A my patrzymy na ten stały fragment gry, jak poradzą sobie z nim zielonogórzanie. Krótko zagrali goście, teraz dośrodkowanie, wysoko zawieszona piłka, zamyka to wszystko Wróbel, zgranie piłki do Skowrona. Teraz Strzelecki wybija, Ziętarski zabiera się z piłką, okazja do wyjścia z kontrą dla zielonogórzan. Zatrzymany Ziętarski jednak czyściutko tutaj przez Kowalczyka i już ponawiają akcję goście. Traci piłkę jednak któryś z zawodników LZS-u, rusza Lechia prawą stroną. Łoboda, Łoboda podholował piłkę, cały czas Łoboda czeka tutaj na wsparcie. Teraz dopiero pokazał się Dzidek, dośrodkowanie w pole karne, ale
Słabe, słabe to było dośrodkowanie. Stać się Rafała Dzitka na dużo lepsze od bramki. Rozpocznie Piotr Kowalczyk. Wspomnianym przeze mnie sezonie 2019-2020 Lechia zakończyła go na 10 miejscu, 26 punktów na koncie. LZS był ostatnim zespołem po 18 spotkaniach, bo tak jak Państwo być może pamiętają, a być może nie udało się rozegrać oczywiście pełną rundę jesienną. No i tylko jeden mecz, jedną kolejkę rundy wiosennej, ale o tym za moment. Teraz Rudnik, Rudnik w polu karnym przekłada bardzo łatwo Ostrowskiego. Strzał jest jednak zablokowany, jeszcze poprawka Czajkowskiego, ale nieudana. LZS zajął wówczas ostatnie miejsce w 18 spotkaniach. Tylko 4 punkty, 4 remisy, żadnego zwycięstwa, 7 goli strzelonych, 45 straconych. No to patrząc na tabelę bieżących rozgrywek już jest lepiej, już tych punktów jest więcej, bo przed tą kolejką LZS miał ich 6 bramek strzelonych, 10. Tak więc już widać, że ten sezon drugi będzie znacznie lepszy aniżeli pierwszy historyczny, ale co ciekawe, klub ze Starowic Dolnych po tamtym sezonie mógł nadal występować w trzeciej lidze z uwagi na pandemię, z uwagi na przerwanie rozgrywek zarządzono, podjęto decyzję o tym, aby spadków w grupie trzeciej ligi nie było. No ale jednak ostatecznie LZS zrezygnował z występów w trzeciej lidze w kolejnym sezonie. Podobnie zresztą postąpił Ruch z Dzieszowice. No i na te występy w trzeciej lidze kibice LZS-u musieli poczekać 3 lata. Wracamy do Zielonej Góry. 66 minuta. 1-0 wciąż prowadzi Lechia. Po trafieniu Przemysława Mycana z 41 minuty. Asysta Rafała Dzitka. Teraz wycofana piłka do Kowalczyka. Za chwilę będą zmiany w Lechii. Widzi Andrzej Sawicki, że trzeba to pobudzić, trzeba to ożywić, bo coraz bardziej spychana Lechia do defensywy. Kolejna akcja gości. Jest strzał zablokowany przez Ostrowskiego. Jeszcze poprawka, ale zupełnie nieudana. Chyba Skowron uderzył, tak mi się wydaje, i zacznie od bramki Wojciech Fabisiak. Pogania go bramkarz, pogania bramkarza Lechii. Arbiter Mateusz Sipura chyba też tutaj ostrzegł Fabisiaka, że jeśli będzie spowalniał granie, jeśli będzie opóźniał wznowienie, to może spodziewać się za chwilę żółtej kartki. Teraz Rudnik, ale wygonił się poza linię boczną. Ale nie najlepiej wykonany ten aut. Ostrowski też skiksował. No i za chwilę, tak jak powiedziałem, będą zmiany w ekipie gospodarzy. Wcześniej jednak aut dla LZS-u. Krystian Kowalczyk chyba bezpośrednio w pole karne. Nie, jednak krótko, ładnie z pierwszej piłki zagrał Czajkowski. Setla naciskany przez Tumale. Setla utrzymał się, oddał do Kowalczyka. Kowalczyk centruje, Setla przedłuża. Kto do tej piłki dopadnie, robi to Skowron. Skowron wykłada strzał. Dobra, to byłaby szansa dla gospodarzy, gdyby nie wcześniej reakcja sędziego głównego do spółki z liniowym. Już zaczął Fabisiak, chciał tutaj szybko posłać długie podanie, ale zrobiła się z tego taka zawiesina. No i teraz też gra przerwana gwizdkiem arbitra. Setla. Do nikogo to podanie Iwanowicz, ale teraz mógł tutaj przyprawić o zawał serca kibiców Lechii Maksym Iwanowicz tym zagraniem. Fabisiak do tej piłki nie ruszył, więc wydaje mi się, że miał wszystko wyliczone. Bramkarz Lechii był przekonany, że to zagranie jest idealne, że nie jest za krótkie. Natomiast powiem szczerze, z naszej perspektywy tak to nie wyglądało. Teraz Matuszewski zagrywa w pole karne. Odpowiedź Lechii po wielu minutach mogła zakończyć się golem, ale broni ten strzał Mycana Kowalczyk. Jeszcze naciskają Zielonogórzanie, próbuje tam odbierać piłkę Dzidek, ale trafiony nią i od autu wznowią goście. No w końcu Lechia odpowiedziała po wielu minutach, bo tak dosyć niebezpiecznie ta gra przeniosła się na połowę
Zielonogórzan w ostatnich kilku minutach. No ale ta odpowiedź mogła być bardzo, bardzo dobra, gdyby Mycan tutaj skierował tę piłkę do bramki i zgasiliby te zapędy przyjezdnych Zielonogórzanie, ale tak się nie stało. Wciąż tylko jedną bramkę oglądaliśmy w tym spotkaniu. Wciąż Lechia prowadzi po golu z 41 minuty Przemysława Mycana. Za chwilę Yusuf Nassor Mwini i GB Mbalo pojawią się na placu gry. Tumala, ależ teraz wytrzymał, ależ teraz pokazał pełnię swoich umiejętności Łukasz Tumala w tej sytuacji. Strzelecki trochę zwolniła ta akcja Lechi, szkoda, a teraz przerywa grę gwizdkiem arbiter, bo ucierpiał w całej tej sytuacji Wróbel. I będziemy mieli podwójną zmianę w zespole gospodarzy. Korzystają z tej chwilowej przerwy Zielonogórzania, aby uzupełnić się płyny. Zbiera się, ale z problemami z murawy Michał Wróbel. Jakub Babi opuści boisko w 71 minucie. W jego miejsce GB Mbalo. I Mekyta Łoboda, a w jego miejsce Yusuf Nassor Mwini. A więc GB, mimo że to nominalnie środkowo obrońca, to jednak pojawia się w miejsce Babija, będzie grał tutaj w środku ze Strzeleckim, natomiast Mwini oczywiście do formacji ofensywnej, oczywiście w trójce z Mycanem i Matuszewskim. Strzelecki nie sięgnął tej piłki, Tumala robi to, teraz Mbalo, Strzelecki sprowadza piłkę do ziemi, mija Czajkowskiego, zrobił kółeczko Strzelecki, popatrzył jak ustawieni są partnerzy, wycofał do Tumali. Musi Lechia znowu przyjąć kontrolę nad tym spotkaniem, bo ostatnich myślę tak 10 do 12 minut, no to tak naprawdę przewaga gości i coraz niebezpieczniej, coraz groźniej robiło się pod bramką Fabisiaka. Teraz będzie okazja, żeby zamknąć ten mecz Matuszewski, ale wcześniej sędzia gwizdże, nie było tutaj spalonego, bo liniowy chorągiewki nie uniósł. Zdaje się, że faul w tej sytuacji Mwiniego. Ciekawa interpretacja tej sytuacji. No i tak, Matuszewski okazji nie wykorzystał. Ten gwizdek rozległ się już tak naprawdę po tym, jak oddał strzał. Matuszewski też nieczysto trafił w piłkę, chciał idealnie zagrać, złapać na wykroku bramkarza gości, minąć go tym strzałem, ale to mu się nie udało. W każdym razie i tak ten gol nie został, był uznany. Teraz faul Kowalczyka, ale sędzia grę puścił, bo Zientarski utrzymał się przy piłce. Gra do Winiego, rusza w pole karne Mycan, ale spalił tę akcję tym dośrodkowaniem Yusuf Nassor Mwini. Leży na murawie Krystian Kowalczyk, kapitan LZS-u. Jeszcze jedną zmianę szykują Zielonogórzanie. Radosław Sylwestrzak za moment pojawi się na placu gry. Wydaje mi się, że Rafał Ostrowski zakończy swój udział w tym spotkaniu. Ale czy tak będzie, to za chwilę się przekonamy. Na razie Karolina Zawada, fizjoterapeutka LZS-u, zajmuje się kapitanem gości Krystianem Kowalczykiem. Radosław Sylwestrzak już przygotowany, już przy linii bocznej. No i za moment ta zmiana nam się dokona. Będzie to trzecia zmiana w zespole gospodarzy. A jednak Maksym Iwanowicz, a nie Rafał Ostrowski. Zaczął sezon w wyjściowej jedenastce Lechii Radosław Sylwestrzak,
czerwona kartka w meczu ze Stylonem. Kontrowersyjna, ale myślę, że już nie ma sensu do tego wracać i debatować, dyskutować na ten temat. Później drobny uraz. No i kiedy wrócił, kiedy wyzdrowiał, no to niestety niestety dla Radosława Sylwestrzaka na razie musi pogodzić się z rolą rezerwowego, no bo na tyle ta trójka wspominana już dzisiaj też przeze mnie, Iwanowicz, Ostrowski, Tumala sobie dobrze radzi, że po prostu Sylwestrzak musi o to miejsce w składzie walczyć. Kowalczyk już też gotowy do powrotu na murawę, już wszystko w porządku. Jest z powrotem na placu gry kapitan LZS-u. Kwadrans do końca tego spotkania. Wciąż w Zielonej Górze 1-0 prowadzi Lechia. Przypomnijmy, 41 minuta, rzut rożny, dośrodkowanie Rafała Dzitka, uderzenie głową Przemysława Mycana. No i w tym momencie dzięki temu Lechia właśnie prowadzi. Mycan zgrywa do Strzeleckiego. Bija piłkę Kowalczyk takimi nożycami. JB walczy w środku, Embalo, odzyskanie piłki. Był faulowany, no taki miękki ten faul, powiedziałbym tym razem na zawodniku, który ma polski paszport, więc może do spółki z Tanzańczykiem Winim występować jednocześnie na placu gry. Strzelecki zostawia jednak piłkę Dzitkowi. A więc będzie tutaj posyłał piłkę w pole karne. Rafał Dzidek jest do środkowania. Embalo! Jest bramka, 2-0. Prowadzi od 76 minuty Lechia w tym spotkaniu. No i teraz sytuacja gości robi się arcy trudna. Bardzo, bardzo wymagająca Lechia na najlepszej drodze. Po czwarte z rzędu zwycięstwo. No i pierwsze premierowe trafienie w barwach Lechii w rozgrywkach grupy trzeciej ligi notuje JB Embalo. No i znowu asysta Rafała Dzitka. To też warto podkreślić. No i znowu stały fragment gry. To, z czego też myślę Lechia słynie już od kilku sezonów. To, że potrafi te stałe fragmenty gry zamieniać na gole. I tak też było w tej sytuacji. Od 76 minuty Lechia na swoim koncie ma już dwa trafienia. No i wydaje się, że bardzo trudno będzie wyrwać LZS-owi w Zielonej Górze dziś przynajmniej punkt. Dobrze, wyszedł w górę, uprzedził tam bramkarza gości Piotra Kowalczyka. Za chwilę jeszcze jedna zmiana w LZS-ie. Maciej Raś szykuje się do wejścia na murawę, ale wydaje mi się, że Lechia nie wypuści. Zaryzykuje taką tezę, mimo że do końca tego spotkania jeszcze ponad 10 minut podstawowego czasu gry plus to, co doliczy nam sędzia Mateusz Sipura, ale zaryzykuje takie stwierdzenie, że Lechia po prostu gra dziś za dobrze i tej wygranej wyrwać sobie nie da. Mieli swoje szanse goście, też trzeba to podkreślić w tym meczu. W pierwszej połowie tak naprawdę dostaną do 41 minuty i pierwszej bramki dla Lechii, to LZS miał najlepszą sytuację, choć wtedy świetnie spisał się w defensywie Łukasz Tumala. I jak Państwo pamiętają, a być może jest ktoś, kto dołączył do nas dopiero w drugiej połowie, to warto przypomnieć, że po błędzie Ziętarskiego Dachnowski minął Tumale, minął Ostrowskiego, wychodził sam na sam, minął także Wojciecha Fabisiaka, ale zdążył wrócić Łukasz Tumala i wybił piłkę po jego strzale z linii bramkowej. Teraz właśnie Tumala, dobrze na wyprzedzenie. Ziętarski zastawia się, Ziętarski, utrzymali się Zielonogórzanie. Ziętarski zagrywa do Mwiniego, Mwini troszeczkę wstrzymał, Mwini do linii końcowej, tutaj spycha Ziętarskiego, ten przekłada na prawą nogę i od autu zaczną Zielonogórzanie po tej interwencji Krystiana Kowalczyka. No widać, że też po tym drugim golu większą lekkość, większą swobodę w operowaniu piłką złapali Zielonogórzanie. No, na pewno czas też będzie tutaj pracował na ich korzyść. Kasper Strzelecki out dla Lechii. No i trzeba powiedzieć tak, znowu trafia ze zmianami Andrzej Sawicki, tak jak i przed tygodniem chwalił swoich zmienników, chwalił, że te roszady personalne dały efekt. No dzisiaj zaraz po wejściu tak naprawdę JB Embalo od razu z trafieniem na 2-0. Teraz zamieszanie w polu karnym, znowu walczył, znowu zaangażowany w to wszystko Embalo. Sylwestrzak przejmuje piłkę. Oddaje do Dzitka. Ostrowski, uspokajają Zielonogórzanie.
No i nawet podwójna zmiana jeszcze tutaj, Julian Trochanowski także pojawi się na placu gry, już sięga po wszystkie swoje armaty w cudzysłowie. Jakub Rejl po wszystko, co ma najlepsze, aby tutaj jeszcze spróbować zespół pobudzić w tym spotkaniu i powalczyć co najmniej o remis. Dwie zmiany w ekipie gości, chociaż ta jedna chyba wstrzymana z tego, co widzę. Ale też prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli podwójną zmianę w ekipie Lechii. Będzie to zmiana obu wahadłowych. Strzelecki, nie było faulu sędziego, choć powiem szczerze, z tą decyzją się nie zgodził, ale teraz też odbiór Winiego, Ziętarski do Strzeleckiego. Strzelecki się zastawił. Oddaje do Winiego, Jusuf uplątany tutaj w dribbling, ale przy piłce się utrzymał, wyskakuje Ziętarski, no ale właśnie, można było się spodziewać, że był na pozycji spalonej. Zaczną goście, ale wcześniej będziemy mieli jednak podwójną, nie pojedynczą, a podwójną zmianę w ekipie LCTS-u w 81 minucie, a na boisku zamelduje się Julian Trochanowski, a wraz z nim Maciej Raś. Opuszczają natomiast boisko Jacek Gurgul z numerem 18. A także Bartłomiej Rakowski. Było trochę zamieszanie w ekipie gości, nie do końca, bo wiadomo, kto ma być tym drugim, kto oprócz Gurgula opuści plac gry ostatecznie. Bartłomiej Rakowski. Zaczyna Piotr Kowalczyk. 81 minuta, 9 minut podstawowego czasu gry, plus to, co doliczy nam arbiter z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Mateusz Sipura. Faulowany Trochanowski zaraz po wejściu, sędzia początkowo tak analizował, patrzył, jak rozwija się ta akcja, czy będzie korzyść, czy nie będzie. Ostatecznie zdecydował się użyć gwizdka i podyktować rzut wolny dla gości. Igor Bambecki już przygotowywany do wejścia na murawę. No i także pojawi się Stanisław Wędzelewski, a więc tak jak powiedziałem, zmiana w Lechii, za chwilę podwójna na pozycjach wahadłowych. Rzut wolny dla LZS-u. Adam Setla, on będzie próbował tutaj chyba nawet bezpośrednio z tego rzutu wolnego zaskoczyć Fabisiaka. Adam Setla, płaski strzał. Fabisiak początkowo chciał łapać, ostatecznie zrezygnował. Chyba przeanalizował sobie szybko bramkarz Lechii, że jednak więcej czasu jego zespół zyska, jak tę piłkę przypuści. Pójdzie po nią, ustawi ją na piątce i tym samym też troszeczkę tego czasu LZS-owi. Zielonogórzanie ukradną. Teraz Matuszewski, zgranie do Mycana. Jusuf Nasr Mwini nie zdąży do tej piłki. Mbalo. Walka w środku, Mbalo, ale tym razem z faulem, zdaniem sędziego. Igor Bambecki i Stanisław Wędzelewski już gotowi do wejścia na boisko, ale muszą poczekać też na przerwę w grze tutaj rezerwowi wahadłowi w ekipie Andrzeja Sawickiego. Krystian Kowalczyk, wróbel naciskany przez Ziętarskiego, oddaje piłkę do Grądowskiego. Przerzut jednak nieudany. Dzidek, Sylwestrzak, Mbalo, ale niepotrzebnie podniósł piłkę Gibi. Mbalo nie był w stanie jej złapać. Rafał Dzidek, teraz przerwa, ale tej zmiany jeszcze nie będzie. Zaczną goście, już to zrobili. Kowalczyk, też cofnięty po tym zejściu Gurgula, centralnie ustawiony Grądowski, Skowron naciskany, piłki nie stracił, choć było blisko. Czajkowski, przerzut na lewą stronę, znowu nieudany, znowu ten przerzut kończy się stratą. Zgranie do Fabisiaka, Fabisiak posyła długie podanie w kierunku Matuszewskiego, walczył Matuszewski, teraz
Wraca piłka na połowę Lechii. Mbalo no, wygrywa praktycznie każdą walkę o piłkę powietrzną. Dzibi Mbalo od momentu wejścia na murawę, co też dało Lechii drugiego gola. Setla. Setla cały czas przy piłce. Setla naciskany przez Ostrowskiego. Dobry odbiór Rafała Ostrowskiego. Czeka na partnerów. Zagrywa do środka do Mycana. Ruszają Zielonogórzanie, ale tylko trójką. Wraca ile sił w nogach. Trochanowski i Mycan. Spychany Przemysław Mycan. Przedarł się linią boczną. Mycan cały czas przy piłce. Teraz wślizg ratujący LZS, ale wciąż Przemysław Mycan jeszcze do linii końcowej. Zdołał dośrodkować i wywalczyć rzut rożny, za co zebrał tutaj furę braw przy ulicy Sulechowskiej. No i teraz będzie ta podwójna zmiana w ekipie Lechii. Mateusz Jętarski, Rafał Dzidek. Rafał Dzidek, dwie asysty dzisiaj w tym spotkaniu. Kolejny bardzo dobry występ tego zawodnika, ale myślę, że Mateusz Jętarski też na słowa pochwały zasługuje, a w ich miejsce w 85. minucie, a więc już na ostatnie tak naprawdę minuty tego spotkania meldują się już awizowani przeze mnie wcześniej, ale jeszcze raz to powiedzmy Igor Bambecki i Stanisław Wędzelewski. Wędzelewski zapewne będzie grał z prawej strony, Bambecki z lewej. Zaczynał ten sezon w wyjściowej jedenastce, ale mimo bramki ze Stylonem i bardzo dobrego występu w tamtym spotkaniu, później no, nie poradził sobie przede wszystkim mentalnie Igor Bambecki w meczu z Kariną Gubin. Prosty błąd na początku spotkania sprawił, że był bardzo niepewny. Tak naprawdę Mbalo teraz strzela, Kowalczyk broni. Kolejna szansa prowadzonego Dzibiego Mbalo. Mógł mieć drugie trafienie na swoim koncie. Teraz kasuje akcję LZS-u, ale tylko na moment strzelecki. Sędzia stosuje prawo korzyści. Kontratakują goście lewą stroną. Wraca Yusuf Nassor Mwini. No i to jest na pewno coś, no właśnie, co tutaj nawet pochwalili trenerzy Lechii, a więc powrót ofensywnego gracza Lechii i pracę w defensywie przed momentem. Nie udało się Matuszewskiemu minąć Trochanowskiego, ale ten też zagrywał niedokładnie. Wędzelewski przedziera się prawą stroną, zagrywa do Matuszewskiego. Matuszewski oddaje do Mbalo. Mbalo zwalniają trochę Zielonogórzanie, ale im też tutaj już nie zależy na tym, aby forsować tempo w końcówce tego spotkania. Tumala pokazuje wyjście, nie mam z kim zagrać. Nawinął pod siebie piłkę, zagrał do Strzeleckiego. Strzelecki do Bambeckiego na wolne pole. Bambecki i Kowalczyk. I od bramki zacznie Piotr Kowalczyk. A wracając tylko do Igora Bambeckiego, kończąc jego wątek, błąd na początku spotkania w Gubinie, który mogła Lechia przypłacić stratą bramki. Świetna też interwencja Wojciecha Fabisiaka. No i tak naprawdę około 20 minuty Igor Bambecki otrzymał przysłowiową wędkę od Andrzeja Sawickiego. Zdjęty, zastąpił go Dzidek. No i Rafał Dzidek w tamtym spotkaniu, zdobywając dwie bramki, dając Lechii triumf, tak naprawdę wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce. I od tamtej pory też ta jedenastka Lechii, można powiedzieć, w pewnym sensie wyklarowała się. No i od tego wygranego też spotkania z Kariną, po pierwsze, zaczął się ten marsz Lechii w górę tabeli, ta seria wygranych, to jedna sprawa, a druga sprawa, że no tak naprawdę większość zawodników ugruntowała sobie to miejsce w wyjściowej jedenastce i w tym momencie ona w zasadzie nie podlega dyskusjom. Teraz błąd Tumali, ale wraca Ostrowski, naprawia błąd kolegi. Teraz jeszcze jeden dobry ślizg Rafała Ostrowskiego, dwie bardzo dobre interwencje. GB Mbalo odbiera piłkę w środku, świetny odbiór, zagrywa do Yusufa Nassora Mwiniego, ten z pierwszej piłki w stronę Matuszewskiego, ale to podanie do niego nie dociera. Pierwszy błąd Tumali w tym spotkaniu, ale też mógł liczyć tutaj na pomoc kolegi. No i tak też przecież trzeba właśnie funkcjonować w defensywie. Kiedy jeden zawali, drugi musi błyskawicznie ten błąd naprawić. W zasadzie nawet nie tyle w defensywie. Cały zespół tak musi pracować i tutaj było to widoczne. Z drugiej strony Tumala w pierwszej połowie, można powiedzieć, naprawił błąd Mateusza Zięterskiego, więc dzisiaj bardzo odpowiedzialnie, ale też solidarnie gra Lechia w defensywie w tym spotkaniu. Tumala znowu błąd, tym razem przy przyjęciu piłki, ale szybciutko go naprawił. Przeprasza teraz kolegów, rzut rożny ma LZS. Michał Wróbel, 89. minuta spotkania.
Krótko zaczęli goście. Czajkowski. Czajkowski i Wędzelewski, dośrodkowanie i piłka w rękach Fabisiaka, któremu na pewno spieszyć się nie będzie. Wygania teraz takim zdecydowanym ruchem ręki kolegów. Pokazuje, że krótko tutaj grać nie będziemy. I tak jest, długie zagranie w stronę Matuszewskiego. Matuszewski głową, Grądowski wycofuje, naciska Mwini, piłka trafia do Kowalczyka. Presują Zielonogórzanie, dobry odbiór Wędzelewskiego. Wędzelewski przewija, przekłada na lewą nogę, jeszcze raz do prawej. Ale ostatecznie od bramki rozpocznie Piotr Kowalczyk. Kowalczyk, Sylwestrzak wygrywa walkę w powietrzu, Matuszewski do Mycana, trochę spóźniony, trochę za późno ruszył Przemysław Mycan. Kowalczyk, jeszcze jedno długie zagranie, no to też jest, myślę, widoczne i cenne dla Lechii, że większość tych pojedynków główkowych Zielonogórzanie wygrywają. Też jestem trochę zdziwiony, że LZS odszedł od tego swojego pierwotnego planu. Oczywiście można powiedzieć, że on no nie do końca się sprawdzał, bo LZS w tym meczu przegrywa 0-2. Natomiast z drugiej strony no te górne piłki w zasadzie w ogóle nie robią problemów Zielonogórzanom. Czy Mbalo, czy Ostrowski, czy Tumala, czy Sylwestrzak po wejściu wygrywają wszystkie te pojedynki główkowe. 5 minut, czy też 4? Wydaje mi się, że 5, ale jednak 4, tak przynajmniej dostrzegł to speaker dzisiejszego spotkania. A więc 240 sekund dłużej, ale myślę, że tutaj jeżeli coś się może jeszcze w tej końcówce zmienić, to rozmiary wygranej Zielonogórzan, bo 3 punkty na pewno zostaną w winnym grodzie po tym spotkaniu. Kacper Strzelecki, Matuszewski grają na czas, nie spieszą się, też nie bardzo tutaj atakowani tak naprawdę przez rywali. Strzelecki indywidualnie, Strzelecki zawahał się, spóźnił ten moment odegrania piłki do Matuszewskiego, który wbiegł tam w wolne pole w szesnastkę. Strzelecki teraz pokazał się do grania Bambecki. Bambecki wycofuje do Ostrowskiego bardzo odpowiedzialnie, bardzo rozsądnie. Lechia w końcówce. Ostrowski ponawia akcję, zagrywa do Matuszewskiego. Kowalczyk posyła górną piłkę przed pole karne. Odbierają Mycan, Mbalo do Sylwestrzaka. Sylwestrzak do Mwiniego. Ten troszeczkę wyrzucony do linii bocznej. Mwini. Cały czas Mwini teraz spychany do tyłu, wycofuje piłkę do Ostrowskiego. Ostrowski ponawia jeszcze raz do przodu, Sylwestrzak przedłuża. Nie, przepraszam, to był Mbalo, ale na spalonym Radosław Sylwestrzak. Ale w ten sposób Lechia 2 minuty tego doliczonego czasu gry bardzo sprytnie i bardzo rozsądnie LZS-owi ukradła. Teraz przegrał walkę o pozycję Wędzylewski, ale wrócił, odebrał piłkę Setli. Teraz zagrywają na wolne pole. Mycan uprzedzony, już taka też bardzo bezpośrednia ta gra LZS-u w końcówce, no ale nie mają tak naprawdę już co tutaj analizować, co tutaj rozgrywać. Goście szukają za wszelką cenę bramki kontaktowej, chociaż w ostatnich minutach tego spotkania, ale też wydaje się, że Lechia jest na bardzo dobrej drodze, nie tylko po 3 punkty, nie tylko po 4 ligowe zwycięstwo z rzędu, ale również po pierwsze czyste konto w tym sezonie. Od autu Radosław Sylwestrzak. Mycan zastawia się, Mycan do linii końcowej, Mycan cały czas tam walczy z Grądowskim, utrzymuje się przy piłce na pasty Klechi, ależ dobrze to robi Przemysław Mycan. Ostatecznie sędzia liniowy zasygnalizował głównemu faul, ale znowu tych sekund kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt Lechia rywalom urwała. Być może ostatnia akcja tego spotkania. Rudnik, Bambecki,
Ale wciąż goście, Rudnik do lewej nogi, wycofuje do Kowalczyka, ten przełożył na prawą, od razu dośrodkowanie w pole karne, zgranie piłki, Rudnik uprzedzony w ostatniej chwili przez Tumale, Bambecki do nikogo, ostatecznie mogło to zamienić się w podanie do Winiego, gdyby ten trochę szybciej się zorientował, zagranie za plecy Tumali, ale niedokładne, pokazuje sędzia, że od bramki rozpocznie Wojciech Fabisiak i wydaje mi się, że po tym kopnięciu kapitana Lechii, po tym wznowieniu, po raz ostatni w tym spotkaniu użyje gwizdka sędzia Mateusz Sipura. Lechia będzie mogła świętować czwarte zwycięstwo z rzędu. Trzy, dwa, jeden, odliczył sędzia liniowy, główny gwiznął po raz ostatni. Lechia wygrywa czwarty ligowy mecz z rzędu po triumfach w Gubinie, w Zielonej Górze ze Ślęzą, w Turzy Śląskiej. Dziś kolejna wygrana przed własną publicznością z LZS-em Starowice Dolne. 2-0, 41. minuta, Przemysław Mycan, 76. GB Embalo. Lechia po tej wygranej wskakuje, czy też utrzymuje się tak naprawdę na czwartym miejscu, ale jest w kontakcie z czołówką rozgrywek. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Komentował to spotkanie dla Państwa Kamil Babiarczuk. Kłaniam się nisko, zapraszam już na kolejne nasze transmisję, najbliższy domowy mecz Lechii 30 września, derby z Odrą Bytom Odrzański. Do usłyszenia, spokojnego wieczoru.